Dzień dobry. Moje nazwisko Ludwik Kotecki. Ja wspólnie dzisiaj z Maciejem Grabowskim, reprezentując Instytut Odpowiedzialnych Finansów, zrobimy dla Państwa wstęp do takiego bardzo ważnego, wydaje się, tematu dzisiaj, jak finansowanie zrównoważonego rozwoju. My, jak już powiedziałem, jesteśmy z Instytutu Odpowiedzialnych Finansów, który powstał niecały rok temu, ale z taką wyraźną misją i właściwie głównym celem zbudowanie środowiska, w którym instytucje finansowe służą podnoszeniu poziomu życia współczesnego społeczeństwa poprzez właśnie promowanie zrównoważonego finansowania, zrównoważonego rozwoju i bez pomnażania zagrożeń dla przyszłych pokoleń. Tą naszą misją jest właśnie informowanie, inspirowanie i promowanie standardów ograniczających nieodpowiedzialne zachowania i właśnie propagowanie zasad i reguł odpowiedzialnych finansów w sektorze finansowym. Dzisiaj wspólnie, czy właściwie wspólnie z pracodawcami RPE i dzięki pracodawcom RPE mamy okazję zrobić takie wprowadzenie dla Państwa. Współpracujemy razem z pracodawcami RPE od czerwca i z taką perspektywą długookresową mamy zamiar no właśnie propagować, czyli realizować tą swoją misję, o której przed chwilą mówiłem, wśród pracodawców. Przechodząc do dzisiejszej prezentacji, ja przedstawię pierwsze kilka slajdów, zrobię taki wstęp już zupełnie podstawowych definicji, trochę powiem o genezie, potem oddam głos Maćkowi Grabowskiemu, który przedstawi no najważniejsze informacje dotyczące chyba serca w tej chwili już zrównoważonych finansów, jakim jest taksonomia. Mam nadzieję, też odczaruję trochę, bo ona brzmi tajemniczo i być może nawet trochę groźnie, a taka nie jest. Chociaż jest dosyć skomplikowanym konceptem. Ja potem przejmę znowu pałeczkę i trochę opowiem o zielonych instrumentach finansowania inwestycji, przede wszystkim o zielonych obligacjach, też po to, żeby trochę odczarować, że te zielone instrumenty finansowe nie są jakimś bardzo groźnym bytem w sektorze finansowym i pewnie będą coraz bardziej popularne. No i zakończymy, trochę powiemy o transformacji. Jak myślimy, że będzie ta transformacja przebiegać w kierunku zrównoważonego finansowania polskiej gospodarki, jakie tam są szanse, jakie są zagrożenia. Podsumujemy Europejskim Zielonym Ładem, ale tylko podsumujemy, bo to jest temat na zupełnie oddzielną, pewnie też dosyć długą prezentację. Przechodząc już do tych podstawowych definicji, no to tak jak Państwo widzą tutaj na slajdzie, takie główne definicje dotyczą, co w ogóle, czym są zielone finanse, czy zrównoważone finanse. I one są definiowane w bardzo różny sposób, przy czym zrównoważone finanse są szerszym pojęciem, dlatego że one zawierają oprócz zasad środowiskowych także kwestie dotyczące ładu korporacyjnego i także kwestie społeczne. I chodzi o to, żeby włączać te kwestie do decyzji korporacyjnych, do decyzji biznesowych, do decyzji inwestycyjnych, do strategii. Zielone finanse natomiast, one no, skupiają się na tym pierwszym elemencie, czyli na zasadach środowiskowych i odnoszą się głównie do właśnie instrumentów finansowych różnego rodzaju, od kapitałowych do grantów czy narzędzi zarządzania ryzykiem finansowym. Ale celem, jakby wspólnym mianownikiem tych wszystkich instrumentów jest wywołanie czy dostarczenie pozytywnych efektów zewnętrznych w zakresie ochrony środowiska. I one mają generować właśnie te pozytywne, trwałe efekty zewnętrzne długookresowo. Tym mają się charakteryzować i to ma być ich wspólna cecha. Jeżeli chodzi o jakby elementy
tych zielonych czy zrównoważonych finansów, no to one jakby mówi się o tym, że mają oferować czy zawierać cztery elementy czy cztery wymiary. Mają zapewniać ochronę klienta, czyli oferować odpowiednich usług w celu zaspokojenia potrzeb finansowych właśnie tych klientów. Po drugie, mają zwiększać świadomość i to ten element zielony czy społeczny w instrumentach finansowych, on ma umożliwić, ma pomagać, ma promować także zrozumienie, lepsze zrozumienie kwestii właśnie środowiskowych czy społecznych i ich wagę w podejmowanych decyzjach. W końcu ma zawierać wymiar społeczny, czyli nakierowanie wyników finansowych na społeczne i środowiskowe cele w tym długim okresie. No i w końcu mają być także inkluzywne te instrumenty w taki sposób, że nie mają wykluczać wykluczonych czy wrażliwych segmentów rynku. Jeżeli chodzi o genezę, skąd się to wszystko wzięło, skąd i jak już długo trwa to promowanie coraz bardziej zrównoważonego rozwoju, no to właściwie można powiedzieć, albo trzeba zacząć od ONZ-owskich celów zrównoważonego rozwoju 2030 i to jakby to było, można powiedzieć, że to był ten początek. Natomiast oczywiście dużego przyspieszenia nabrała ta cała dyskusja o zrównoważonym finansowaniu po porozumieniu w Paryżu w 2015 roku. Zaraz potem pojawiły się już na poziomie unijnym, porozumienie paryskie oczywiście to jest porozumienie ogólnoświatowe, natomiast już na poziomie unijnym, czyli ten, który dotyczy już bezpośrednio Polski, czyli nas, no to możemy mówić o bardzo ważnym elemencie, jakim był plan działania w zakresie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Taki plan powstał w Brukseli i już w tej chwili jest nawet odnawiany, czyli czy rewidowany. No i on już wyznaczył pewną agendę czy drogę, po której jakby zdecydowano się poruszać w najbliższych latach, na której to drodze pojawiły się już także regulacje czy propozycje regulacji dotyczących zrównoważonego finansowania, bo te regulacje już będą tym elementem, który wymusi też pewne zmiany zachowania w sektorze finansowym. Na takie, które będą uwzględniały te elementy czy te cele, o których mówiłem wcześniej. Te zielone, te społeczne, te dotyczące ładu korporacyjnego. No i ostatnim elementem jest strategia na rzecz finansowania zrównoważonego rozwoju. Nowa strategia, jeszcze wciąż dyskutowana, to jest tegoroczny projekt. Także ta dyskusja o zrównoważonym finansowaniu w Unii Europejskiej nabiera przyspieszenia. Tak jak powiedziałem, ona będzie w pewnym momencie jakby dotyczyła już także wprost, poprzez regulacje dotyczyła zachowania sektora finansowego i będzie wymuszać zmiany tego zachowania. Ja w tej chwili oddam, tak jak zgodnie z obietnicą, głos Maćkowi Grabowskiemu, który przedstawi zagadnienie taksonomii. Maćku, bardzo proszę. Witam Państwa, dziękuję. Dziękuję Ludwik za przekazanie mi głosu. Jeszcze bym uzupełnił co do tego, co oczywiście Ludwik powiedział tak jak było, natomiast trzeba też podkreślić to, że to ten proces był wywołany przez sektor prywatny również i przez sektor bankowy, ubezpieczeń i tak dalej, który zdał sobie sprawę, że długoterminowo ryzyka podejmowania czy długoterminowe ryzyko jest zbyt ważne, żeby pozostawić je jakby niezależnie od zagrożeń związanych ze zmianami klimatu w szczególności, ale też ze zmianami środowiska. Czyli to nie był tylko koncept polityczny, ale było to wywołane już wcześniej przez i
różne zasady były przyjmowane przez na przykład środowisko Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych i tak dalej. Więc chodziło również o to, żeby inwestorzy mogli niejako wiedzieć, czy dane przedsiębiorstwo, dana firma, której akcje kupują, jest czy nie jest zagrożona w związku ze zmianami środowiskowymi, ze zmianami klimatu w długim horyzoncie czasowym. No i do tego między innymi jest również potrzebna taksonomia. Taksonomia, która została ostatecznie opublikowana przez specjalną grupę ekspertów Komisji Europejskiej w marcu tego roku. Ta taksonomia, o której dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie taksonomia europejska. I ona ma przede wszystkim za zadanie właśnie jakby umożliwienie rynkom określenie, czy jakby przystosowanie się, czy zauważenie w ramach działalności tej właśnie rynkowej tych zagrożeń lub braku tych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, które mogą wpływać na podejmowane decyzje przez przedsiębiorstwa. Jest to taki uniwersalny system klasyfikacji gospodarczej, pozwalający właśnie na identyfikację tych działań zgodnych lub też niezgodnych z założeniami zrównoważonego rozwoju. I dlatego to nie jest tylko narzędzie, które służy sektorowi finansowemu. Jest to narzędzie, które może być wykorzystywane, tak jak zresztą Ludwik też wspomniał, przez regulatorów i na przykład European Banking Authority, jak wskazuje w swoich wytycznych, będzie się odwoływał do szacowania ryzyka, również bazując na taksonomii. I teraz, co tam w tej taksonomii w tej chwili jest? No, zostały po wielu latach, no, po dwóch latach ciężkiej pracy i po konsultacjach, i jak to w Europie bywa, opracowane szczegółowa tak, ten system klasyfikacji dotyczący adaptacji i łagodzenia, czyli adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia zmian klimatu. Natomiast cztery pozostałe cele, które również będzie zawierała taksonomia, są w opracowaniu. To dotyczy zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych, przejścia do gospodarki obiegu zamkniętego i zapobieganiu zanieczyszczeń, a i odbudowie różnorodności biologicznej. I teraz, żeby ta konkretna działalność gospodarcza, przy czym no, trzeba też zaznaczyć, że w ramach jednego przedsiębiorstwa oczywiście może być prowadzona działalność, która ma zawiera w sobie kilka obszarów, więc jeden obszar może być zgodny z taksonomią, a inny nie. Natomiast żeby był zgodny z taksonomią, no to po pierwsze ta działalność musi znacząco wspierać jeden z tych celów, o których powiedziałem, na przykład adaptacji do zmian klimatu, ale również nie może być powodować znaczącej, tak zwanej znaczącej szkody w pięciu pozostałych obszarach. I dodatkowo jeszcze Parlament Europejski w grudniu w ubiegłym roku dodał takie zasady, że ta działalność musi spełniać pewne minimalne gwarancje dotyczące zatrudnienia zgodne z ILO, z Międzynarodową Organizacją Pracy i wytyczne OECD dotyczące korporacji międzynarodowych. To teraz gdzie tu jestem? No nie, przepraszam. To ja muszę gdzieś tu chyba niżej zejść, tak? Poczekaj, coś mi tu... A. Nie, kurde, jak to tutaj... Na dół chciałem zejść ze stu. A to już było jeszcze niżej, tak? Aha. I teraz, no właśnie, żeby
uzyskać jakąś informację, czy też w jaki sposób można określić, czy dana działalność jest zgodna, czy też nie jest zgodna z taksonomią, którą, tak jak powiedziałem, opublikowano w marcu tego roku, no to konkretną czynność, czy konkretny projekt musi być jakby poddany pewnej weryfikacji. Ja tutaj zaproponowałem, żeby to zrobić w tych pięciu krokach. A więc po pierwsze, żeby określić, czy ta czynność, czy ten projekt, czy też ta działalność jest już określona w tej taksonomii, która została opracowana. Przy czym no, trzeba powiedzieć, że ta taksonomia no, to są wielosetstronicowe dokument, który zawiera te techniczne informacje dotyczące no, wielu obszarów czy wielu działalności gospodarczych. I teraz dla każdej tej działalności firma czy też no, nie wiem, emitent na przykład obligacji, no, musi zobaczyć, czy w ramach tego obszaru swojej działalności spełnia to kryterium, na przykład dotyczące efektywności energetycznej, czyli pewnych kryteriów technicznych. Po drugie, czy ta jego działalność, właściwie to jest ten trzeci krok, tak jak powiedziałem, spełnia tą, jak my mówimy w naszym slangu DNSH, czyli to kryterium nieszkodzenia pozostałym pięciu obszarom. No i ten czwarty krok, czy nie narusza, czyli te minimalne standardy, nie narusza minimalnych standardów dotyczących zabezpieczenia społecznego i tego dotyczącego działalności korporacji ponadnarodowych. I teraz i ten piąty krok to jest właśnie to, żeby należy ujawnić to, czy ta inwestycja, czy ten projekt, czy ta działalność jest, czy też nie jest zgodna z tą właśnie taksonomią. Także jeśli chodzi o taksonomię, no to po pierwsze jest to lista działalności. I to lista działalności elastyczna, w związku z tym, że no można prowadząc działalność gospodarczą, widzieć różne aspekty tej działalności, czyli można mieć część działalności, która jest zgodna z taksonomią na przykład, a część, która nie jest zgodna z taksonomią. Po drugie, bazuje to na tych obecnych doświadczeniach i standardach, najlepszych standardach branżowych, określonych również naukowo, a więc mówię o tych miernikach, które tam są wskazane, a więc nie jest to jakoś wyciągnięte, że tak powiem, z kapelusza, ale oparte o pewne naukowe założenia. I przy czym też trzeba podkreślić, że to nie jest ostateczna i jedyna wersja, która będzie trwała na lata, natomiast w ramach tak zwanej platformy będzie ona rozwijana również przez w następnych latach i może się za kilka lat ten standard zgodności z taksonomią się zmienić. I no, tak jak powiedziałem, ten obszerny raport techniczny, który zawiera temu i z jednej strony metodologię, ale też z drugiej strony zawiera również te mierniki, kryteria techniczne, które nam pozwalają określić, czy dana działalność, czy dany projekt jest zgodny, czy też nie jest zgodny z taksonomią. No więc jeszcze raz powiedzmy w skrócie, czym jest, a czym nie jest taksonomia. Więc jest to lista działalności gospodarczej z pewnymi kryteriami i miernikami klasyfikacji, a nie jest oceną dobrych czy złych firm. Tak jak powiedziałem, w jednej części firma może spełniać, produkując pewne, czy działając w pewnym obszarze, może spełniać tą taksonomię, a w innym nie. I wówczas możemy powiedzieć, że jest to firma na przykład w 50 czy w 40% zgodna z taksonomią. Więc tu nie ma dobrych czy złych firm, tylko one są oceniane według działalności
konkretnej, którą prowadzą. Po drugie, jest elastyczna w związku z tym, że może dotyczyć różnych, tak jak powiedziałem, działalności prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo. Oczywiście to nie znaczy, że firma, która spełnia lub też nie spełnia, nie może być przedmiotem inwestycji, czy nie może być, nie może dostać kredytu. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby ten inwestor potencjalny, czy też bank, który może finansować takie przedsiębiorstwo, mógł, czy też mógł oszacować, czy powinien wiedzieć, w jakie przedsiębiorstwo kredytuje, czy w jakie przedsiębiorstwo inwestuje. No jest oparty na badaniach i na doświadczeniach przemysłowych, więc o dosyć obiektywnych przesłankach. Natomiast tutaj nie ma oceny finansowej, czy też ta przeprowadzana inwestycja, czy projekt jest zgodny, czy też nie jest zgodny z kryteriami oceny finansowej, czy efektywności finansowej. No i tak jak powiedziałem, jest to narzędzie dynamiczne, które może się w ciągu kilku następnych czy kilkunastu lat zmieniać. A więc nie jest to na pewno statyczne. I teraz do czego nam ta taksonomia jest potrzebna i jakie ma znaczenie? Ona oczywiście ma znaczenie daleko wykraczające poza rynki finansowe. Chociaż tak jak powiedziałem, według mnie do rynków finansowych to wyszło zapotrzebowanie na tą taksonomię. Umożliwia identyfikację i analizę przedsiębiorstw, które wdrażają te zrównoważone działania pod względem środowiskowym czy klimatycznym. I w związku z tym daje możliwość oceny ryzyk finansowych w długiej perspektywie. Z punktu widzenia takiego bardziej prawnego czy formalnego, no to będzie element konieczny przy zmianie dyrektywy o raportowaniu niefinansowym i na pewno ta taksonomia się tam również się znajdzie. Już wiem, to chyba tak. I teraz obecnie, tak jak powiedziałem, ona obejmuje 7 branż i szczegółowych 67 działalności gospodarczych według europejskiej statystyki, że ja ten slajd pominę, natomiast jeszcze może kilka słów na temat użyteczności tego narzędzia. I więc po pierwsze, to jest, można powiedzieć, że zasadniczą sprawą, która wynikała również z praktyki, było to, że inwestorzy nie byli zawsze przekonani, że ten, który mówi, że wykonuje, czy ma działalność środowiskowo odpowiedzialną, czy też zrównoważoną, mówi do końca prawda. Więc jest to ryzyko tak zwanego greenwashingu, czyli pokazywania tylko tej swojej dobrej działalności. Taksonomia jakby odpowiada na to wyzwanie i dla inwestorów jest to narzędzie, które zapewnia jasność, że tego ryzyka greenwashingu nie ma albo jest znacznie, znacznie mniejsze. Czyli daje pewność i rynkowi, i innym wszystkim uczestnikom rynku, ale też ostatecznemu konsumentowi. Po drugie, jakby mierzy wewnątrz korporacji, na ile ta działalność jest zrównoważona, a na ile nie jest, a więc jest to istotne, czy w 100%, czy w 50%, czy w 10% ta działalność jest zrównoważona i również pozwala oczywiście na porównywanie, czyli to porównywanie przedsiębiorstw jest wtedy znacznie bardziej obiektywne. To z kolei pozwala i inwestorom, i firmom na planowanie długofalowe, na jakby i można powiedzieć bardziej obiektywne dążenie do tego zrównoważenia w dłuższej perspektywie.
jeszcze mam tu chyba jeden slajd, tak, więc można powiedzieć, że no tak jak powiedziałem, ta taksonomia będzie okresowo aktualizowana, poszerzana, żeby uwzględnić postęp w nauce, w technologiach, w postępie innowacyjnym również i będzie również potrzebna, czy jest wykorzystywana przy kreowaniu polityki, czy przy narzędziach regulacyjnych. Więc to też jest, trzeba o tym pamiętać, że tutaj ta taksonomia będzie wykorzystywana na poziomie najpierw unijnym przez Komisję Europejską, czy jej agenda, potem na poziomie krajowym. No a ostatecznie oczywiście ten cel jest taki, żeby te inwestycje przekierować na inwestycje, które służą gospodarce zeroemisyjnej, odpornej na zmiany klimatu i długofalowo korzystnej, rzecz jasna, i środowisku gospodarczemu, i środowisku naturalnemu. Oddaję Ci głos, Ludwik. Dziękuję. Mam nadzieję, że już mnie znowu słychać. Przechodząc do zielonych instrumentów, tak jak powiedziałem na początku, spróbuję krótko powiedzieć, czym są zielone instrumenty finansowe, po co, no i jakby trochę je odczarować w tym sensie, że to nie jest, że zielona obligacja to tak naprawdę jest zwykła obligacja, której towarzyszą pewne dodatkowe informacje. No ale zaczynając od jakby definicji, no to znowu ona jest dosyć intuicyjna, bo zielone instrumenty finansowe mają służyć czy służą finansowaniu projektów i działań z korzyścią dla środowiska. No i właśnie po to, żeby ułatwić przejście na niskoemisyjną, niskowęglową, odporną na zmiany klimatu gospodarkę. I to zazielenienie instrumentu finansowego, bo tak naprawdę o zazielenieniu chyba trzeba tu mówić, znaczy, bo to są normalne, tak jak powiedziałem, instrumenty finansowe, na przykład obligacje, ale niekoniecznie, mogą być to pożyczki, mogą być także inne instrumenty. I ta paleta instrumentów, zielonych instrumentów finansowych jest coraz szersza. To zazielenie odbywa się poprzez system weryfikacji, niezależnych weryfikacji i niezależnych ocen, monitorowania, finansowania projektów i raportowania. Ocen i monitorowania dotyczących tego wpływu na środowisko, bo o to tu przede wszystkim chodzi, tak? Czyli na ile użycie instrumentu przyczynia się do tych celów zielonych. I ten system weryfikacji, niezależnych ocen, monitorowania, raportowania ma służyć właśnie temu zazielenieniu i on się odbywa, czy jest przeprowadzany przez niezależnych weryfikatorów, niezależnych od inwestora i niezależnych od inwestora, tak? I od na przykład banku, który finansuje taką działalność. Przejdźmy do obligacji, bo a zanim może jeszcze do obligacji, to jeszcze może na jakie cele te środki, te zielone środki, czy środki, które są finansowane przez te instrumenty, mogą być przeznaczane. I tutaj ta lista, która na przykład prezentuje Bank Światowy w swoich publikacjach, ona jest oczywiście, no istnieje taka lista, ale ona nie jest zamknięta, znaczy, to ciągle jest system dosyć elastyczny, natomiast oczywiście są pewne rodzaje inwestycji, które są z natury, spełniają te kryteria zielności, tak? Czyli nie wiem, słoneczna energia, czy transport publiczny, który jest przyjazny, niskoemisyjny, czy zwiększanie właśnie efektywności energetycznej w produkcji, czy w budynkach istniejących, czy w rolnictwie na przykład. To jest cały szereg projektów, które są realizowane na świecie i które już podlegają takim weryfikacjom,
zgodnie z różnymi systemami. Nie tylko no, taka taksonomia, o której mówił Maciek przed chwilą, to jest jakby produkt europejski, on jest chyba najbardziej w tej chwili kompleksowy, ale takie podobne jak ta nasza europejska taksonomia, systemy klasyfikacyjne istnieją także w przypadku innych standardów pozaunijnych, tak? Także na przykład Bank Światowy, właśnie ta lista, którą Państwo w tej chwili widzą przed sobą, ta lista, ona jest obrazek, ale oczywiście pod nią się kryje lista różnych projektów, no to także jest pewnego rodzaju już taksonomia, tak? Możemy mówić, że te rodzaje działalności czy inwestycji są uznawane jako zielone. Ale tak czy inaczej, to nie lista decyduje o zieloności projektu, tylko tak jak powiedziałem, niezależna opinia, niezależna weryfikacja. Na czym polega zielona obligacja? Jakie są tutaj etapy tej emisji i właśnie weryfikacji, i potem na końcu raportowania? No przede wszystkim cała jakby historia dotycząca zielonej obligacji rozpoczyna się, czy zazielenienia takiej obligacji rozpoczyna się już przed emisją, bo już przed emisją trzeba ujawnić określone projekty dofinansowania, pokazać jakie to są te projekty, jakie one będą, do czego mają służyć środki z emisji, pokazać w tak zwany framework, czyli zdefiniowanie struktur i polityk wewnętrznych, określenie metod i procesów zarządzania pozyskiwanymi środkami i w końcu potem jeszcze raportowanie, czyli cały proces musi być opisany w takim frameworku, pokazany przyszłym potencjalnym inwestorom i musi być także zweryfikowany już na tym etapie przez niezależną instytucję, która powie, czy ten Green Bond Framework jest właściwy, tak? Czy spełnia standardy, bo tych standardów jest kilka. Także Unia Europejska przygotowała właściwie propozycję takiego standardu, unijnego standardu dotyczących zielonych obligacji. Natomiast oprócz niej także już na rynku kapitałowym istnieje kilka standardów, które no są obowiązują czy są przyjmowane przy takich zielonych obligacjach. Także Polska zresztą, jak Państwo pewnie wiedzą, to jako suweren, jako państwo wyemitowała zieloną obligację zgodną ze standardem no, takim globalnym ICMA, który był jeszcze zanim powstała ta unijna propozycja standardu, ciągle propozycja, bo to jest ciągle jakby jako projekt. Czyli już przed emisją mamy cały szereg, no nazwijmy to obowiązków do wykonania, które mają zapewnić inwestorów, że środki z emisji takiej obligacji będą przeznaczane na te słuszne, zielone cele, czy społeczne. W przypadku zielonych obligacji oczywiście zielone przede wszystkim. Po drugie, po emisji już musi być bardzo przejrzysta alokacja środków według właśnie tego, co było opisane w frameworku. Najczęściej to jest tak, że środki z emisji są lokowane na specjalnym koncie, które jest monitorowane i raportowane. No i pokazuje się najczęściej co roku, albo nie rzadziej niż co roku, pokazuje się jakby w jaki sposób te środki są zużywane czy użytkowane. I znowu taki raport wymaga najczęściej zewnętrznego audytora, czyli każdy raport dla inwestora jest potem jeszcze opiniowany gdzieś tam na kilku stronach, najczęściej przez niezależną instytucję. No i takie raporty powstają przez całe życie właściwie obligacji. Tak jak powiedziałem, nie rzadziej niż co roku. No i na końcu już po momencie, kiedy obligacja jest spłacana, powstaje końcowy raport dla inwestorów i to jest no, oczywiście dużo szerszy, pokazujący także dosyć dokładnie wpływ na środowisko i klimat
tej inwestycji, która została zrealizowana dzięki wpływom z obligacji. No to jest jakby bardzo ogólna schemat, bardzo ogólny schemat przeprowadzania takiej zielonej obligacji. Co warto podkreślić, to jest normalna obligacja podlegająca krajowym regulacjom dotyczącym emisji obligacji, krajowym w przypadku Polski i polskim, w przypadku innych krajów oczywiście także tym innym regulacjom. Natomiast ma ten dodatek w postaci przede wszystkim frameworku przed emisją, a potem raportów już po emisji. No i oczywiście całej struktury, zdefiniowanej struktury, która raportuje, zarządza i prowadzi właściwie ten projekt. Projekt zielony, projekt, który jest finansowany z tych środków. I to można powiedzieć, że w bardzo takim, tak jak powiedziałem, ogólnym schemacie pokazuje, jak działa każdy inny instrument finansowy, który chcielibyśmy zazielenić. Potrzebne jest dodatkowe raportowanie i potrzebna jest dodatkowa weryfikacja, najczęściej zewnętrzna. Przechodząc teraz trochę do transformacji, bo o zielonej transformacji polskiej gospodarki Państwo słyszycie właściwie chyba codziennie. To się dzieje i to się będzie coraz bardziej działo. To znaczy mamy no jakby polityki unijne, ale też już polityki krajowe będą dążyć do tego, żeby ta polska gospodarka się transformowała, cele klimatyczne były wypełniane właśnie dzięki tej transformacji. No i jest szereg jakby elementów, na które chyba trzeba zwrócić uwagę, oprócz ryzyk, bo to za chwilę też o tym będę mówił, ale jak ma ta zielona transformacja przebiegać? Wydaje się, że ona jakby można jakby sobie to ułożyć w taki sposób, że ona się jest ustrukturyzowana wokół pięciu głównych obszarów i to jest przede wszystkim są publiczne zachęty i tutaj będą takie rozwiązania jak jakieś fundusze inwestycyjne, środki unijne, granty, doradztwo przy projektach wspierających zrównoważony rozwój. To będą elementy, które będą tą zieloną transformację no w naszym przypadku polskiej gospodarki wspierać. Po drugie to trzeba mówić o standaryzacji tutaj. Taksonomia jest takim bardzo podstawowym chyba narzędziem takiej standaryzacji. Chodzi o to generalnie, żeby wywierać wpływ na alokację kapitału prywatnego poprzez zwiększanie atrakcyjności inwestowania w projekty czy tam aktywa, charakteryzujące się korzystniejszym wpływem na otoczenie społeczne i środowisko naturalne niż inne dostępne na rynku kapitałowym alternatywy. No tak jak powiedziałem, taksonomia weryfikuje poszczególne rodzaje działalności, o tym kilka dobrych minut opowiadał Maciek, ale ona nie weryfikuje całej firmy czy konkretnego emitenta, ale tą działalność i to jest jakby ta ważna element, ważna cecha taksonomii. Ona, to też już o tym Maciek mówił, tylko jeszcze raz przypomnę, ona na dzisiaj nie obejmuje wszystkich możliwych działalności, ale będzie rozszerzana, to po pierwsze, a po drugie będą progi, jakby ambicje zawarte, ambicje w tym dążeniu do sprzyjania klimatowi i adaptowaniu się do zmian klimatycznych będą coraz bardziej podnoszone, to znaczy te wymogi będą coraz bardziej wymagające. Coraz bardziej ambitne. Po trzecie, ujawnienia. I tutaj mówimy tak naprawdę o dostępności do informacji niefinansowych na rynku finansowym. Tak? Znaczy, także ta taksonomia tutaj będzie odgrywała rolę. Chodzi generalnie o to, żeby dostępność informacji na tym rynku była większa, żeby rynek był rynek był bardziej przejrzysty, dzięki temu bardziej efektywny. Oczywiście znowu z punktu widzenia tego obszaru
zrównoważonego rozwoju. Przy okazji oczywiście, dzięki tym ujawnieniom, możemy oczekiwać, że zwiększy się stabilność systemu finansowego, bo poprawi się zarządzanie ryzykiem w tych instytucjach finansowych, bo trzeba powiedzieć, że te instytucje także są narażone na pośrednio poprzez swoich klientów na zmiany klimatu. Jeżeli klient jest narażony na zmianę, na ryzyka klimatyczne, takie dwa podstawowe, o których trzeba chyba wspomnieć, to jest ryzyko właśnie transformacji, czyli tego, że zmiana działalności wynikająca z, no, z transformacji będzie mniej zyskowna finansowo, mniej, a być może nawet okaże się nietrafiona, no to jest ryzyko dla instytucji finansowej. A drugim ryzykiem jest oczywiście ryzyko fizyczne związane ze zmianami klimatu. No chodzi tutaj oczywiście o to, że te zmiany klimatu będą im towarzyszyły gwałtowne, nie wiem, wydarzenia pogodowe, tak? Ulewy, wichury i tak dalej, które mogą niszczyć jakieś aktywa. I to jest także ryzyko w jakimś tam sensie, być może także podnoszone przez kredytujący dany podmiot, właściciela aktywów, takich aktywów bank. W końcu trzeba powiedzieć o ładzie korporacyjnym i zarządzaniu strategicznym. No tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby ograniczać problem krótkowzroczności na rynkach kapitałowych, czyli nadmiernym koncentrowaniu się na wynikach finansowych ze strony zarządów. Czyli ten short-termizm ma być zastąpiony tym długookresowym wyznaczaniem celów. No i w końcu regulacje finansowe, o których troszeczkę powiedzieliśmy już, ale no trzeba mieć świadomość, że tych regulacji będzie coraz więcej. Już takie regulacje, projekty takich regulacji się pojawiły w Unii Europejskiej. I one będą, większość z nich będzie bezpośrednio dotyczyć naszych instytucji finansowych, a poprzez nie klientów tych instytucji, bo te instytucje na przykład będą musiały zbierać dane właśnie dotyczące ryzyk klimatycznych. No i to oznacza, że takie dane będą musieli pozyskać od swoich klientów, czyli mówiąc krótko, klienci będą musieli takie informacje przekazać do tych instytucji finansowych. Także mamy tutaj szereg elementów, które będą z jednej strony wspierać, a z drugiej strony wymuszać transformację gospodarki w stronę bardziej zieloną. Jakie korzyści i jakie wyzwania i ryzyka? No, zwiążą się z tą transformacją generalnie, tak? No, trzeba powiedzieć o korzyściach, czyli o wykorzystaniu możliwości wynikających z tej transformacji, bo to jest także szansa dla przedsiębiorstw, szansa na zdobycie nowych klientów, nowych rynków, na modernizację. Po drugie, lepsze zarządzanie ryzykiem, no bo ono będzie ujawnione, czy ujawni się dzięki tym standardom, tym taksonomiom, będziemy więcej wiedzieć o tym, na jakie ryzyko dana działalność jest narażona, zwiększy się przejrzystość na rynku, zwiększy się tym samym efektywność. Potencjalnie niższy koszt kapitału, no to polega, ta korzyść jakby wynika z tego, że należy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że inwestycje zrównoważone środowiskowo na przykład będą w jakimś momencie nagradzane tym, że ten koszt kapitału będzie w ich przypadku niższy, co wynika znowu z tego, że te ryzyka są w takim przypadku mniejsze. Ryzyka związane ze zmianami klimatu, ale też tak jak powiedziałem, no ta zmiana klimatu, czy zmiany klimatu będą pociągały sobie za sobą zmiany regulacji, czyli tutaj można by też mówić o ryzykach regulacyjnych. Bo nowe regulacje się na pewno pojawią i one oczywiście będą wpływać na działalność gospodarczą. Nie trzeba wyjaśniać,
o czym jest w następnym punkcie, czyli lepsza reputacja i wiarygodność. Jest to oczywiste. Klienci, konsumenci coraz częściej, ale także dostawcy coraz częściej patrzą na to, w jaki sposób firma myśli, mówi i w jaki sposób ma odzwierciedlone w strategii kwestie zrównoważonego rozwoju, czy środowiskowo, czy społecznie. No i w końcu także taka transformacja może właśnie lepiej uwzględniać preferencje klientów i inwestorów. Ale oprócz korzyści, no, trzeba też pamiętać o wyzwaniach, tak? I tutaj tych wyzwań także jest sporo, bo pojawiają się nowe ryzyka, nowe wyzwania związane z tą transformacją, która jest nieunikniona. No i trzeba je sobie zaadresować tak naprawdę na wysokim poziomie, znaczy mówimy o strategii tak naprawdę danej firmy i o zarządzie, który takie zaadresowanie powinien przedstawić i przyjąć. Po drugie, potężnym wyzwaniem będzie zapewnienie wystarczających zasobów ludzkich i finansowych, ale także ludzkich, znaczy w takim sensie, że no potrzebne będą siły i środki na to, żeby sprostać tym wymaganiom, na przykład dotyczącym ujawnień, raportowania, ale także uwzględnienia w strategii, odpowiedniego uwzględnienia w strategii tych transformacyjnych wyzwań, czy lepszego zrozumienia takich wyzwań. No i w końcu, o tym już mówiłem, ta taksonomia będzie coraz bardziej restrykcyjna, coraz bardziej ambitna, bo będzie wraz z postępem technologicznym, który także będzie następował, można oczekiwać, że te progi tego, co jest, a co nie jest zielone, będą coraz wyższe, coraz ambitniejsze. No to jest też wyzwanie. Znaczy coś, co dzisiaj może być uznane, dzisiaj w 2020 roku uznane za zielone, może w 2025 już taką zieloną działalnością już nie być, albo być dużo mniej zieloną. Kolejne wyzwanie dotyczy no właśnie świadomości, czyli niedostatecznego zrozumienia wyzwań tak naprawdę, konieczności odpowiedniego podejścia do tych wyzwań. No i oczywiście zarządzania czynnikami czy ryzykami ESG, czyli to środowisko, wymiar społeczny i ład korporacyjny. No i w końcu coś, co jeszcze ciągle nie istnieje, brak ogólnodostępnych i wystandaryzowanych technologii, które będą spełniały jakby bez wątpienia czy w 100% wymogi tych taksonomii. Czyli tak naprawdę tego, co jest, a co nie jest środowiskowo zrównoważone czy społecznie zrównoważone i zgodne z tą taksonomią. Powiem jeszcze kilka, dobrze, czy to jest tak. Następnym jeszcze chyba dwa slajdy nam zostały, czyli już powoli będę kończył. Pokażę jakby no taki z lotu ptaka obrazek pokazujący, jak mocno ta zieloność, ta zielona doktryna, powiedzmy, z rozwoju gospodarczego już jest zakorzeniona w politykach unijnych, tak? Znaczy mamy szereg działań, właściwie można powiedzieć, że już na wszelkich polach, gdzie to będzie możliwe, ten European Green Deal, czyli ten Zielony Ład będzie się przejawiał w politykach nie tylko w sektorze finansowym, ale w każdych innych. Czy w energetycznych, ale w każdych innych, znaczy w transporcie i tak dalej, będziemy mieć coraz więcej, ta taksonomia będzie obejmowała coraz więcej obszarów
i w różnych działalnościach, nie tylko, tak jak zresztą mówiliśmy wcześniej, ona nie dotyczy tylko sektora finansowego, ona dotyczy właściwie już całej gospodarki, a można powiedzieć z całą pewnością, że będzie dotyczyła całej gospodarki w coraz większym stopniu i coraz bardziej będzie ambitna. I to jest coś, co ten obrazek ma pokazać, właśnie to, że unijna gospodarka, czy unijna, przepraszam, polityka będzie obejmować, unijna zielona polityka będzie obejmować właściwie wszelkie aspekty, które sobie można wyobrazić. I ten Europejski Zielony Ład jest właśnie o tym, tak? O pokazaniu, że mamy, że to nie chodzi o jakiś wycinek rzeczywistości, chodzi o całą gospodarkę. I że ona ma być ma wspólnie czy razem realizować cele klimatyczne. Inaczej zresztą by się nie dało. No i ostatni mój slajd jakby jest taką listą, która nawiązuje do poprzedniego slajdu, listą tych przejawów na poziomie unijnym, zmian dążącym dążących do tego, żeby realizować te cele klimatyczne, które po pierwsze właśnie są coraz ambitniejsze, są po pierwsze nowe i coraz ambitniejsze, a to oznacza, że wszystko ulega przyspieszeniu. Mamy Europejski Pakt Klimatyczny, mamy strategię zielonego finansowania, mamy Europejski Plan Zrównoważonych Inwestycji, mamy EBI, które się transformuje na bank klimatyczny, mamy plan odbudowy dla Europy, który także jest zielono-cyfrowy przede wszystkim. Mamy kolejne regulacje, w szczególności dyrektywa o niefinansowym raportowaniu i dużo, dużo więcej, czyli mamy tutaj, będziemy mieć do czynienia także z mobilnością, z zielonym podejściem w rolnictwie, w zielonym podejściu do konsumenta. Także to, tak jak powiedziałem, no czy to, ten zielony ład będzie obejmować właściwie wszelkiego rodzaju działalności w coraz większym zakresie. I to jest to, co dzisiaj nam się udało zrobić, to jest takie w ciągu 50 minut, jest takim wprowadzeniem tak naprawdę w zagadnienie zielonego czy zrównoważonego finansowania. Bo każdy właściwie z tych elementów, o którym dzisiaj mówiliśmy, zasługuje na oddzielną prezentację i oddzielną dyskusję. I wydaje się, że jest to już najwyższy czas, żeby zacząć o tym rozmawiać właśnie publicznie, także wśród pracodawców. Bo to oni będą musieli tą transformację wziąć na swoje barki, albo poprzez zachęty, o których mówiłem, albo poprzez takie już regulacje, które będą ich dotyczyć, czyli będą de facto wymuszone. Na tym chciałem dzisiejszą prezentację zakończyć. Bardzo Państwu podziękować za uwagę. My jako Instytut Odpowiedzialnych Finansów, to jeszcze może dwa słowa o zielonych instrumentach finansowych, przygotowujemy, właściwie już przygotowaliśmy, ale w przyszłym miesiącu chcielibyśmy zacząć promować taki podręcznik emisji zielonych obligacji, który ma służyć bardzo dokładnemu pokazaniu, na czym polega taka emisja. Także w przyszłym miesiącu będziemy już mogli także tym podręcznikiem się podzielić. On zawiera, tak jak powiedziałem, bardzo dokładnie rozpisany cały proces emisji zielonej obligacji. Bardzo dziękuję za dzisiaj.